Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po dość długiej przerwie w kolejnej serii, którą będzie Tomb Raider Salvation, stworzoną przez mało znanego mi w sumie twórcę gier, czyli Gabriel Croft. Powiem Wam, że ogólnie tego custom levela ściągnąłem bardzo dawno temu, już nawet nie pamiętam, już tak zalegał mi na kompie jakiś czas. I wiecie co, pograłem chwilę. Nie wiem, czy ta muza nie jest za głośna. Tak się wydaje. Pograłem w niego chwilę i się zgubiłem. Stwierdziłem, że może po prostu kiedyś w niego pogram. No teraz jest w sumie okazja, bo jak zawsze obejrzałem seksenkę i stwierdziłem, kurde, no może coś warto nagrać po długim czasie. Chociaż słyszałem kilka dosyć krytycznych komentarzy od Takamasy, pozdrawiam cię mamo, że chyba się trochę wypaliłem, bo gadam cały czas tylko o alkoholu na tych let's playach. Może to prawda, natomiast stwierdzam, że postaram się stworzyć klimat starego Jakuba, czyli mało zgorzkniałego. I zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Tak, słuchajcie, sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do Was wracam. Okej, jestem z powrotem. Niestety cały czas nie wiem co z tym szumem zrobić, więc no, będziemy musieli się z nim męczyć. Mam nadzieję, że nie jestem wystarczająco za cicho. Jeżeli tak, no to zapytam się mojego kumpla jak zwiększyć głośność, ale przez pierwsze kilka odcinków przemęczymy się. A ktoś chce obejrzeć, to obejrzy, bo mnie lubi. Tak więc zaczynamy. Nowa gra. No znowu się kurwa przycina, no. Dobra. To jesteśmy gdzieś tam sobie głęboko w morzu. Kojarzy mi się to, słuchajcie, artefakt mamy. Kojarzy mi się to bardzo z Tomb Raider 2 ogólnie. Pamiętacie z tą planszą Deep Sea Diving? Nie jestem pewien, czy nie jest to swojego rodzaju jakaś inspiracja. Ej, proszę mnie nie jeść. Ej, już się aż tak nie pnie. I pamiętam, że trzeba było płynąć po beczkach, aż się gdzieś tam dotrze. Tym jakieś prądy porwały. Więc spróbuję zrobić podobnie. Słuchajcie, dosyć się drę do tego komputera, a tak czy tak mnie cicho słuchać, jest to dosyć irytujące. Właśnie piję sobie herbatkę rumiankową. Jestem po pracy. O Jezu, jak mi brakowało tego. Widzicie co, ostatnio sobie obejrzałem mojego starego let's playa z moim dobrym kumplem Łukaszem. Oczywiście musiałem go zmusić, bo on stwierdził, ja nie będę oglądał gier, które są nagrywane z komentarzem głosowym, bo mogę sobie sam zagrać. Ale go przekonałem do starego. Aha, bo my tutaj mamy nieograniczony tlen, a to spoko. Bo tak mi jakoś przypomniało się, że nagrywałem kiedyś let's playa z moją najlepszą psi Dominiką, z którą pozdrawiam. Powiem tak, pozdrawiam cię, mam nadzieję, że masz się dobrze. No mnie to bardzo dużo fajnych wspomnień przywraca. Chciałem pokazać i powiem wam, że bardzo fajnie tak jakoś, nie wiem, nie chcę tutaj się za bardzo wdrążać w takie dosyć prywatne kwestie, ale bardzo po prostu boli mnie odrzucenie względem od przyjaciół, powiem wam. A zdarzyło mi się tak, no o, to jest jakoś dziwne. A zdarzyło mi się tak, no w sumie tak raz potężny, z tego co pamiętam, no bo nie mówię o jakichś tam pseudo nieudanych związkach. No super. To jest więcej niż jedna. Świetnie. Nie żryj mnie, proszę cię bardzo. I powiem wam, że zrobiło mi się tak przykro, ale i przyjemnie posłuchać tego, jak się fajnie kiedyś z kimś gadało. No i to też tak mnie, oprócz ksenki, też trochę zmotywowało, żeby w końcu coś nagrać. Znowu. O, to coś jest. Jakaś dziura. Coś tu trzeba zrobić? Nie. No, daj mi nie spokój! A, mogę zabić. A ja się tutaj... No, chodź tam. Come to mommy. Mam 52, to jest całkiem sporo. Już kurwa...
szczęki pierdolone, no. To jest jakaś kotwica. No, moglibyście serdecznie zginąć. Będę bardzo wdzięczny. No, jeden poszedł. Ale zobaczcie, ile kurwa tych harpunów trzeba. Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzało powód moich dosyć wulgarnych komentarzy. Jeżeli niektórzy narzeka... Mam tylko rodzaju. Zatrute, eksplodujące i normalne. Nie będzie wam powtarzało... Jezus Maria, nie będzie wam przeszkadzało wulgarność mojego komentarza. Wulgarność moich komentarzy. Co mogę wam jeszcze ciekawego powiedzieć? Planuję przyjazd do Polski w sierpniu. Bardzo tego chcę, w sumie wziąłem urlop, mam nadzieję, że nic nie pokrzyżuje moich planów. O, tutaj coś jest. Taki czerwony. Coś tutaj trzeba zrobić? Spojrzę to od góry. Może to pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Idziemy w dobrym kierunku. Pozdrawiam również Tumberskiego, jeżeli mnie ogląda, bo ostatnio ponowiliśmy kontakt. Więc jeżeli oglądasz, to bardzo mi miło. Druga dźwignia. Mam nadzieję, że nie ominęłem jeszcze nigdzie jakiejś. Jest! Zajebiście! Świetnie. Dobra, to płyniemy dalej. Jest, słuchajcie... 18.53. I za 4 dni mam urodziny. Skończę 21 lat i powiem wam szczerze, że tyle czasu, ile ja spędziłem na tym to po prostu jestem, słuchajcie, w szoku. Przeminęło mi kilka, w takim pozytywnym sensie, przeminęło mi kilka dobrych lat. I powiem wam, że nie podoba mi się to, że się starzeję. Naprawdę mi się to nie podoba. Bo co prawda, tak, teraz, no dobra, starzeję się 21 lat, ktoś może powiedzieć, o jaki gówniarz. Stary mówi, że będzie i tak dalej. Ale powiem wam, że chciałbym zatrzymać się w tym wieku, w którym... To ile tych drzwi jest? Chciałbym się zatrzymać w tym wieku, w którym jestem, jeżeli chodzi o wygląd i tak dalej, i tak dalej. Bo mam wrażenie, że mogą urodzić mi się niedługo jakieś kompleksy. Jak będę się starzał, wiecie o co chodzi. A już mam wystarczająco dużo problemów na swojej głowie, żeby mi kolejne kompleksy podchodziły. Dobra, teraz fajnie, bo nie będę mógł znaleźć tej dziury, nie? To jest tu? Tak. No są harpuny, wiecie co, zbiorę, bo nie znam tej planszy, nie znam poziomu trudności, który tutaj jest i kto wie, może się przydać. I mam to samo, jak grałem w Tomb Raider 2, właśnie w tej planszy, że tak długo jest się w tej wodzie, że nie mogę się doczekać, aż wyjdzie się na powierzchnię. Jest wtedy taka ulga. Święty spokój. No, jakaś rozgwiazda. O Boże, żeby to nie było cały czas w wodzie. Coś tutaj jest. Tutaj jest takie podejście. Tu coś się... O, przestań komputerze jęczeć. Coś się tutaj otworzy. Congratulations, Jakub. Chcieliśmy wrak jakiegoś statku. Ja sobie siądę na herbatki. Zaczyna mi się podobać ta plansza. A tak jak mówiłem, gniła u mnie na kompie już jakiś czas. No. Ej, naprawdę ta muza jest głośno. Centralnie. Mam wrażenie, że ta muza jest strasznie głośno. To potem spróbuję skonfigurować. Bo ja chcę, żebyście wy też czuli klimat. Całej tej... No chodź tu, cholero. Natomiast, no, myślę, że ważniejsze od
zepsucia klimatu jest to, że będziecie mnie słyszeć. No, dobra. To spenetrujemy teraz okolice. Wygląda to jakiś taki 17-wieczny piracki statek. Czyli bardzo moje klimaty, bym powiedział. Lubię takie rzeczy. Jest, powiem wam, bardzo ładna oprawa graficzna również. Coś, co mnie cieszy. Takie zamglone lekko jest, bardzo fajnie. Dobra, mam nadzieję, że uda nam się wejść na ten statek. Ej, bardzo podobne teksturki jak w Tomb Raider 2. Nawet powiedział, że chyba identyczne, tylko podrasowane trochę. I co ja mam tu zrobić? Wypompować wody raczej nie da. Dobra. Dobra, słuchajcie, sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Okej, wszystko się ładnie nagrywa, także kontynuujemy. No więc. Coś chciałem wam powiedzieć. Już nie pamiętam co. Aha, że lepiej mnie trochę słychać, bo się bardziej wydzieram do tego mikrofonu, znaczy mikrofon do laptopa. Bo nie mam osobnego mikrofonu. O, tutaj coś jest. O, tutaj coś jest. A, czy to wszystko musi być zamknięte? No nie wiem. Powiem wam, że... Nie wiem. Nie wiem, wiecie co, tak kurde dawno nie nagrywałem, że naprawdę nie wiem, co wam mam mówić. A stona hejtu poleci, to po co nagrywasz? Tak, bo mi się chce, dziecko. Bo przypuszczam, będziesz jakiś młodszy ode... O, dźwignia, będziesz jakiś młodszy ode mnie. Zestresowany i tak dalej, i tak dalej. No cóż. Chyba się otworzyły tamte drzwi, które właśnie żeśmy sprawdzili. To może się skoncentruję bardziej na komentarzu o grze, aniżeli o życiu prywatnym, bo zaraz będziecie wiedzieli całą historię mojego życia, co nie jest niczym dobrym. Nie mówię... O, co się... Nie mówię w takim sensie, że wam nie ufam, bo ufam wam, dzieci moje kochane, bądź... Jezus Maria, bądź dzieci starsze ode mnie. No, pięknie. O, super. Ale nauczyłem się jakiś czas temu, że jednak nie warto za dużo na swój temat mówić. Wiecie, ja jestem osobą, która błędnie, za szybko zaufała bardzo wielu osobom w swoim życiu. Za co siebie... Za co sam potem... Tak powiem, pokutowałem i sam cierpiałem z tego powodu i to jest, wiecie co, przykre. Ja już to ostatnio moim kilku znajomym mówiłem, że najstraszniejsza chyba w życiu jest ta chwila, w której sobie człowiek uświadamia, ja sobie to niedawno uświadomiłem, że życie przeokropnie odbiera niewinność. Czy jest się chłopakiem, dziewczyną, gejem, lesbijką, czy hetero, nieważne. Życie doprowadza do takich sytuacji. Nie mówię, że ja przeżyłem strasznie wiele, ale kilka sytuacji doprowadziło mnie naprawdę do bardzo kiepskiego momentu w życiu. Życie odbiera to takie niewinność, nie wiem, cieszenie się drobnymi rzeczami. Kiedyś jako dziecko każdy z nas cieszył się z lizaczka. A teraz, nie wiem, kupi sobie człowiek samochód, pocieszę się, no fajnie. I wiecie co, i bardzo bym chciał się cieszyć na przykład tym, co ja się kiedyś cieszyłem, co kiedyś mi niesamowicie dawało radość, mianowicie na przykład to nagrywanie. Ja pamiętam, że to pochłaniało strasznie duże ilości mojego czasu, ale ja chciałem to i ja to robiłem. Natomiast teraz mogę powiedzieć, że robię świetne rzeczy, naprawdę, ale... W związku z tym, że coraz więcej rzeczy widzę i tak dalej, nie dają mi one tej przyjemności. Dlaczego? Dlatego, że tracimy tę niewinność. I to już nawet nie jest to zawsze wywołane tym, że człowiek, wiecie, coś przeżył, coś tam, ale po prostu im więcej rzeczy się widzi, tym bardziej człowiek jest odporny na wszystko.
Nie wiem, taka jest moja refleksja na ten temat, co nie wiem, co sądzicie, to możecie mi napisać tam w komentarzu. I cholera, kurwa, nie wiem, co tutaj zrobić tak przy okazji. Także tak, miałem nie mówić o sobie, a właśnie zacząłem, nie? Typowy ja. Ja myślę, że to może być jakaś taka dźwignia, słuchajcie, od góry, czy coś takiego, taki motyw gdzieś był. Bo... Tylko bardzo... Kurwa, ja muszę cię zabić, bo mnie wkurzasz. Bo bardzo często taki motyw był i po prostu... Jedynym elementem utrudnienia było to, że było to w pizdę niewidzialne. A spodobała mi się ta plansza i chciałbym ją kontynuować. Tym bardziej, że mam jakiś tutaj klucz cały czas do statku, no to... A jeszcze pamiętacie, tam była taka jedna dźwignia. Zastanawiam się, czy to było do sekretu w ogóle. Czy do czego. Jeszcze się tutaj rozejrzę, ale... Nie no, zdaje mi się, że głupio by było, gdyby autor zdecydował się umieścić dźwignię do wejścia do statku gdzieś poza statkiem z drugiej strony. Może bardziej powinienem skupić się na okolicach statku. Albo może w tamtej sali, ale z drugiej strony co tam, są łańcuchy, to ja nie wiem, co ja mam robić. A, postaram się, żeby ten odcinek się dzisiaj pojawił, ale nie wiem, czy się uda, ale postaram się. Dobra, jeszcze raz ładnie sprawdźmy. To są jakieś łańcuchy. Nic tutaj klawiszem akcji zrobić nie mogę. Tak nie wiem czemu, ale tutaj mi pasuje, że tu trzeba wodę wypompować. Jakieś skrzynie, pewnie z jakimś rumem. Tam piraci piją. Wiecie co? Jak ja pierwszy raz wypiłem rum i to było całkiem niedawno, bo to było... Boże, kiedy to było? Jakieś półtora miesiąca temu. Ja stwierdziłem... No, bo tam z kumplą poszedłem. No, będziemy pili jak piraci z butelki bez popity. Piliśmy jedną butelkę rum, co prawda dużą, bo to był litr chyba, na pół. Słuchajcie, okazało się, że ja nawet nie pamiętam, że był obiad, słuchajcie. Podobno zażygałem całe łóżko. Sorry za obrzydliwość, ale chuja. Wiecie, ja jestem dosyć bezpośredni. I w ogóle odwalałem jeszcze tam jakieś inne rzeczy. Ale to był pierwszy raz, kiedy po pierwsze straciłem film, po drugie nie... To jest dla mnie no niemożliwe, żeby nie pamiętać obiadu. To jest pyty bardziej, że ja kocham żreć. I zaraz się wścieknę, bo tutaj nic nie widzę. A ja nie chcę korzystać z solucji. Ja z drugiej strony nie chcę się kręcić tak jak w poprzednim poziomie, za który was przepraszam, że opuściłem, a stwierdziłem chuj, to bez sensu. Jeżeli mam... Nawet szczerze mi się nie chciało tam spojrzeć do solucji, bo zawsze mi coś wypadało. Zobacz, koncentrujmy się tutaj. Także tak. Tak wygląda próba Jakuba Krajnik, tak, bo mojego nazwiska się nie odmienia, ze zostania piratem. Zgonem. Dobra. Jakieś kamyczki. Działa. Chwasty wodne. Ale naprawdę, jeżeli ktoś by tutaj umieścił jakąś dźwignię w ogóle z dupy gdzieś poza statkiem do otworzenia drzwi w